Bischofshofen. Zjeżdżamy właśnie kolejką do dołu z Adamem Małyszem, naszym wielkim mistrzem, w tej chwili z dyrektorem Małyszem. Brzmi dumnie. Adam, przede wszystkim jakie przewidywania przed jutrzejszym konkursem? Kamil dzisiaj mocno potłuczony, ale oddał świetny skok na 141 metrów. Ładnie, no Kamil jest w formie i to nie ulega wątpliwości. To sam powiedział, że cieszy się, że oddał taki skok, że ma nadzieję, że jutro będą dobre warunki, równe i że będzie skakał tak, jak skoczył ten dzisiejszy skok. Na pewno jest tak, że gdzieś tam jest obolały i ta ręka go boli, czy to ramię, ale myślę, że jeśli zawodnik jest w formie, to nie przeszkadza. Wręcz czasem nawet głowę odcina od myślenia o wyniku. Tylko koncentrujesz się na tym, żeby wszystko było dobrze, a wtedy płynnie skaczesz. Wczoraj jeszcze były duże obawy, czy przypadkiem nie jest jakaś poważna kontuzja, czy nie ma tam jakiegoś złamania, a okazało się, że jest tylko stłuczenie i dzisiaj robi rewelacyjny wynik. Jesteście zaskoczeni, że tak szybko doszedł do siebie? Nie. Nie byliśmy zaskoczeni, bo nic się w zasadzie takiego nie stało. Oczywiście potłuczenie, obolałe gdzieś tam krwiak, ale doktor z fizjoterapeutą, z Łukaszem Gębalą zaczęli pracować już od wczoraj, od wieczora i wyprowadzili Kamila, także on gdzieś tam czuje to, ale to już nie jest taki ból, jak był wczoraj na przykład. Czyli jest wielka nadzieja i wielka szansa, że powtórzy twój sukces przed 16 lat jutro i wygra turniej 4 skoczy. To nawet nie jest nadzieja, to się musi wydarzyć. To się musi wydarzyć, tego się trzymamy. Dziękuję bardzo.